Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj połączymy się z dwoma lwami, jednym z Kanady, a drugim z Australii. Mamy Polaków, jak widzicie, walczących o wolność na każdym krańcu świata, na każdym kontynencie. W tej chwili. Robimy tylko takie preludium na tym kanale moim YouTube, na YouTube, aby zachęcić Was do obejrzenia całego programu z Pastorem Arturem Pawłowskim i z Leszkiem Kuńcem z Melbourne na moim kanale Rumble. W tym świecie korupcji, na każdym kroku, w mediach, na uczelniach, w przychodniach nawet, trudno jest już żyć i znaleźć prawdę normalnemu człowiekowi. Dlatego robimy takie programy, aby wyprostować kłamstwa, ale nie będziemy oczywiście robić tego na tej platformie. Witam Was, Panowie. Witam. Dzień dobry, Wiem. witam. Witam, Andy, ponownie. No, Trochę muszę szczerze powiedzieć, że stęskniłem się za, za Tobą, za Twoim głosem, za programem. Ludzie bombardują mnie. Cały czas, no czemu, czemu nie robicie programów, czemu nie, nie, nie wiemy co się dzieje, co się stało, aresztowali cię cały czas, także mamy dużo fajnych rzeczy do opowiedzenia dzisiaj, takich ciekawostek. Rozpoczęliśmy Solidarność Kanadyjską, która mam nadzieję rozleje się jak taki dziki ogień na całym świecie. Chcę tylko powiedzieć, aby was zachęcić, żebyście weszli na Rumble, to, co wróg teraz robi w tym momencie, to jest używa starych metod, i w Biblii to jest fajnie pokazane i powiedziane, bo Bóg mówi do nas tak: znane są zamysły wroga, czyli diabeł używa cały czas tych samych metod, on tylko je powiela, powtarza, czyli copy-paste, copy-paste, copy-paste. Teraz, tak jakbyśmy widzieli, że globaliści po prostu czytają kartkę, implementują tą kartkę, to co przeczytali i później jest następna kartka i następna strona, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli to działało dla wroga, czyli takie copy-paste, taka repetycja tych wszystkich złych zamysłów, które oni robią, czyli zniewolenie społeczeństwa, które już starali się zrobić od tysięcy lat, to i dla nas ta, to powielanie historii również zadziała i no oczywiście dorastając w Polsce... Wyrastając, widząc komunę i widząc Solidarność, postanowiliśmy rozpocząć taką samą inicjatywę tutaj w Kanadzie, bo jeżeli działało to dla wroga, to i zadziała to dla przyjaciół. Solidarność po raz pierwszy w Kanadzie już są rozmowy o tym, żeby rozpocząć taką działalność w Stanach Zjednoczonych. O tym będziemy właśnie dzisiaj mówić i o tych rzeczach, które się dzieją w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w Australii więc zachęcam was abyście przerzucili się na stronę która jeszcze nie cenzuruje i nie poddaje się pod panowanie Józefa Gebelsa Właśnie dziękuję wam panowie, bo u, u Ciebie, Arturze, jest dziewiąta rano w Calgary, a u Leszka jest trzecia nad ranem, w, ale już oh, wow. w, poniedz w poniedziałek w Australii, także dzięki, że wstałeś i, i chcesz nie, z nami nie. się połączyć. No właśnie ja ci, ja wam mogę tu pokazać, bo a, Ty walczysz w Kanadzie, a Leszek walczy ostro a, w Australii, jest na każdym protestach stworzył olbrzymią flagę polsko-australijską. Ona ma tam ponad 20 metrów długości. Także zaraz pokażemy to wszystko. Olbrzymie są tam protesty. Ostatnio było 500 tysięcy ludzi, prawda Leszku? Zgadza się, dwa tygodnie z rzędu było, chyba wyraz było 450, potem było 500. A w sobotę, teraz przed wczoraj, u nas było, zakładamy znowu jakieś 350 załóżmy i wczoraj w takim malutkim mieście Balarat około 10 tysięcy. Także ostro-ostro no, walczymy i porozmawiamy, porozmawiamy o tym wszystkim za chwileczkę w innym kanale. Zapraszam. Tak, tak, to. Także kończymy to preludium na YouTube. Link będzie tutaj w opisie, także... Jeżeli chcecie, to przechodźcie na Rumble i będziecie mogli usłyszeć dalszą część naszej rozmowy. Także na razie żegnamy się i witamy z powrotem na Rumble. Do zobaczenia.